Siemaneczko, witam Was na kanale, ja jestem Dendy. Witam Was dzisiaj ponownie z gry Euro Truck Simulator. Z tym, że dzisiaj będzie takie małe... taka dziwna rozgrywka będzie, ja sobie tu tylko muszę obczaić, wszystko ok, gra. Słuchajcie, ostatnio, jakiś czas temu, znaczy zacznę od początku, ja się staram nagrywać, bo mam kilka próśb od widzów. Między innymi jedną z próśb jest, żeby ściągnąć auto Kacperowi. Kacper, ja nad tym cały czas pracuję, myślę nad tym, ale staram się tak po kolei to wszystko ogarnąć. Także dzisiaj zapraszam Was na przejazd w ETS2 bez modyfikacji, bez żadnych modyfikacji. Jedynym dodatkiem, który będzie tutaj, to mam DLC Skandynawia, który jest tutaj dodany. Tego nie wykasowałem, bo po co? Także odpaliłem grę na nowym profilu. Nie będziemy wchodzić w mody, bo na pewno mi wierzycie, że nie ma żadnych modów włączonych. Jest to goły profil. Zacząłem, mam pierwszy poziom dopiero. Nie wiem, gdzie tu nawet jest poziom. Tu jest pierwszy poziom. Jestem nowicjusz. 230 km przejechałem. Założyłem ten profil na prośbę Vaxon Games, który mnie subskrybuje. Będę grał bez żadnych modów. Także weźmiemy sobie jakiś ładuneczek, a ja po drodze wszystko powiem. Widzicie, mam odkryte tylko 3 miasta. Także w Gdańsku mam bodajże mój garaż, czy w Gdańsku ciężarówkę kupiłem. Mój garaż mam w Poznaniu i przejechałem się tylko do Warszawy na szybkim zleceniu. Boże, co ja tak seplenię dzisiaj. Słuchajcie, żeby stało się zadość, z Poznania do Gdańska przejedziemy się 245 km Mercedesem MP3, którym już nie jeździłem 100 lat chyba. Przyjmę to zlecenie. Tu się poprawię. Troszeczkę sobie tylko standardowo siedzenie cofnę, bo to jest tak wszystko zrobione, że tak sobie. Oczy mi się zapaliły. No, nieważne. Mam ustawiony sobie automat. Gra jest dość głośna. Ja jeszcze sobie muszę zgłośnić. Chcę, żebyście wy to słyszeli, bo dobrze silnik, bo może jeszcze troszeczkę zgłośnie, bo chociaż powinno być dobrze. To już mam trochę za głośno chyba nawet. Przepraszam, że tak się tutaj motam, ale ja ostatnio mam troszeczkę mało czasu i staram się, żeby to tak grało jakoś. Dobra. Tak jak mówiłem, lecimy na Gdańsk, trociny 14 ton. Bez żadnych modyfikacji. Mercedesem MP3, totalny robór z wywrotką. No co, jedziemy. Nie wiem, dlaczego Vaxon chciał, żebym ja nagrał bez żadnych modyfikacji. Czy chciał zobaczyć po prostu, jak to będzie u mnie wyglądało. Czy się zastanawiał, czy ja będę chciał nagrać bez żadnych modów. No, w sumie powiem tak. Nic mi nie szkodzi zagrać. A wiem, że na słabszych komputerach, no sorry, ale no niektórzy nie mogą sobie pozwolić, znaczy mogą sobie pozwolić, żeby zainstalować te wszystkie dodatki, mapy, no ale gorzej jest, żeby to komputer uciągnął, no. Ja szczerze wam powiem, w domu mam laptopa dosyć dobrego, nie będę tutaj tam fisiował jakiego, ale już ma i kartę 970 i 8 giga RAMu, a powiem wam, że jak wrzucę Polanda i znaczy Promoda, no to już można naprawdę frytki smażyć prawie przy wentylatorach, także mówię, nie wiem dlaczego chciał, żebym zagrał bez modów, ale specjalnie na prośbę Vaxon Gamesa, który mnie subskrybuje, postanowiłem zagrać i założyłem właśnie nowy profil, którego nie miałem, a już od jakiegoś czasu chciałem to zrobić, bo trasy firmowe teraz w TTP robię,
na tym samym profilu, na którym nagrywam dla was gabaryty. No gabaryty głównie nagrywam na tym profilu. Mam jakąś wiadomość, ale to pewnie znowuż pożyczki z banku mogę brać, ciężarówki kupować. Nie chcę kupować ciężarówki. Nie będę zaczynał żadnej serii tutaj od zera czy coś, to nie, bo nie mam na to czasu, dobrze wiecie. W każdym razie, no, z jednej strony gra jest goła. Tak mówię, mówiłem już nieraz, że bez Polanda bym nie grał, bo to... No nie chce się grać, jak już człowiek się przyzwyczai do tych modyfikacji, a z drugiej strony uważam, że to jest taka gra i dużo osób się ze mną zgodzi, że można naprawdę w nią grać bez modyfikacji, dobrze się przy tym bawić i tym bardziej, że jest Skandynawia. Skandynawia moim zdaniem, chyba nie tylko moim, jest tak zrobiona jak w takiej jakości już naprawdę jak nasz Poland Rebuilding moim zdaniem, jeżeli chodzi o szczegółowość, jeżeli chodzi o jakość. To naprawdę już jest wykokszona Skandynawia. No, także ja sobie ten profil założyłem po to, żeby przenieść tutaj Range T, moje Volvo, którym też ciągnąłem gabaryty swego czasu. Także na tym profilu będę sobie dla was nagrywał. Tylko sobie oczywiście go trochę podciągnę, żeby mieć odblokowane mapę, bo no... Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jeździć krótkie dystanse, no. Wiadomo. No druga taka ciekawostka to ściągnąłem sobie Balkan Projekt. Kiedyś miałem, nie wiem czy ten Balkan Projekt, czy coś podobnego. Ale też ciekawa, moim zdaniem ciekawy dodatek, ciekawy. Bardzo fajnie działa zresztą. Także myślę, że na sobotę, na gabaryt, to umówię się z wami w ten sposób, że objadę teren Balkan Projekt. Pojadę, nie pamiętam, nie przesadzaj z prędkością, bo robór szaleje. O 14 ton wiór, to nic dziwnego. Także pomyślałem sobie, bo wiem, że się zaczyna tam pod Rumunią, jest jedno miasto na tym Balkan Projekt i wtedy tu z drugiej strony jest... na dole. Zaraz sobie mogę spojrzeć na mapę. Teraz oczywiście nie mam Rumunii, ale tu pod Szeged jest jedno miasto. A te drugie rzeczy są gdzieś tutaj na dole. Drugie miasta jakieś. Teraz nie jestem w stanie. Pod Ljubljaną tam. To jest miasto z Promoda bodajże. Dokładnie. Także myślę, że przejadę się spod Szeged, aż tam pod Ljubljanę pojedziemy z jakimś gabarytem. Postaram się wziąć może nie coś ciężkiego, ale coś długiego, żeby może jakieś śmigło wiatraka, zobaczę, sobie tam coś wygeneruję. No i pojedziemy oczywiście Range T, także zapraszam was już na sobotę. Tymczasem się tak zastanawiałem, gdzie pojechać na tym bez modyfikacji dzisiaj filmiku, no i tak zbytnio nie miałem pomysłu, a z tego względu, że zacząłem sobie swoją karierę w Polsce, no to sobie pomyślałem, no to po Polsce przejadę, co tam. I kolejna ciekawostka, jakiś czas temu mówiłem wam, że Trakir mnie nie interesuje do Eurotracka, bo po prostu no, tam będę latał z tą głową, będę musiał siedzieć sztywno, ale słuchajcie, znalazłem w sumie przez przypadek troszeczkę, znalazłem filmik na YouTube, gdzie gościu pokazywał Free Tracka, tylko nie na, tak jak Trakir jest na, myślę, że nie pomyliłem. Tracker to jest chyba ta lepsza wersja, taka fajniejsza, droższa, a to Free Track jest to, co można samemu zrobić. Ktoś robi tego Free Tracka z nie LEDami, tylko z diodami. Tutaj lampki są takie też, na czapkę się to nakłada, bateryjka. I słuchajcie, to jest tam za 90 zł bodajże. Także postanowiłem sobie to zamówić. I w przeciągu najbliższego miesiąca wrzucę z tym filmik, bo teraz znowuż będę jechał do domu w sobotę, do Polski,
Przez 2 tygodnie mnie na pewno tutaj nie będzie, a przez kolejne 2 tygodnie, no nie wiem jak z czasem będzie do nagrywania filmów. Dlatego się już mnie pytali niektórzy, kiedy zacznę z powrotem nagrywać z kamerą wśród fałesek. Tak jak mówiłem, w drugiej połowie sierpnia zacznę to robić. Ale póki co jeszcze nic na 100% nie obiecuję, dam ogłoszenie na moim fanpage'u. I po prostu myślę, że będziecie tym razem wy proponować mi VS-ki, do których mam się zgłosić i ja po prostu się będę do tych VS-ek zgłaszał. Jak nie będą mnie chcieli, no to po prostu wam powiem, czy napiszę na fanpage'u, zrobię listę, że mnie nie chcieli. A jeżeli mnie wezmą, no to nagram filmik i będziecie mogli obczaić tą VS-kę. Oczywiście VS-ki też będą się mogły zgłaszać, no to jest logiczna sprawa. Ale mam dużo takich propozycji, żebym nagrał jakieś VS-ki takie, troszeczkę średnio mi to się podoba, takie tygodniowe, miesięczne. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja oczywiście, to nie jest tak, że każdą, którą wy mi podacie, ja się do niej zgłoszę i do niej pójdę, ale jak będzie spełniała jakieś tam moje oczekiwania względem, nie wiem, aktywności, względem jakiegoś stażu na forach czy na fanpage'ach, to postaram się do niej pójść. No, także z tym trackerem też, tak jak mówiłem, free trackiem, przepraszam, ja będę mylił, to nie jest takie hopesiupe, ja tego tak łatwo nie zapamiętam, tym bardziej, że ja mam zdolności do zapominania różnych rzeczy. Także z tym free trackiem tak samo mówię, myślę, że w drugiej połowie sierpnia nagram filmik. Mam nadzieję, jeżeli mi będzie działał tak, jakbym chciał, to będę go wykorzystywał do OMSI, którego, jak wiecie, zbytnio nie nagrywam. Może tam od czasu do czasu coś wrzucę. Po sezonie na pewno będę miał więcej czasu na wrzucanie filmów i nagranie. Natomiast no spróbujemy go w Eurotracku. Jestem ciekaw, bo widziałem, jak gościu tam sobie wszystko poustawiał. Wiem, że to tam można zrobić samemu. Ale tak jak wiecie, nie mam na to czasu, nie lubię grzebać w takich rzeczach, także myślę, że granica do 100 zł to nie jest taka jeszcze wysoka granica, żeby kupić sobie takie urządzenie, nawet jeżeli miałoby tak średnio działać, a z tego co widziałem, to działa całkiem fajnie. No i mnie nie wpuści skubaniec, ale jazda. Także zobaczymy. No to tyle z takich moich nowinek, które chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Ja oczywiście skończę tą trasę i zobaczymy. Może coś jeszcze weźmiemy, to jest takie 13 minut. Zobaczymy, może się przejedziemy jeszcze kawałek. Jakiś krótki kursik. Także ja skończę tą trasę. I zabieram się zaraz za ostatnią rozpiskę w TTP przed moim urlopem, bo sobie muszę znowu urlop stety, niestety wziąć. No i cóż, mógłbym nagrać filmik z tym trackerem w domu, ale jak jestem w domu, nie mam czasu, nawet nie chce mi się siadać przed komputer, także poza tym w domu na laptopie, no to nie chcę nagrywać i kamery i tego, tam szkoda procesora, że tak powiem. A mój kombajnik sobie całkiem dobrze radzi z tym wszystkim, także nie będę w domu sprzętu narażał. Wytrzymacie. Także mówię, tyle z takich nowinek. Mam nadzieję, że Waxon, oglądałeś ten filmik. Możesz mi tam w komentarzu napisać. Bo tak mi interesuje mnie, nie miałem czasu pisać i zawracać ci tam gitary, czy ty grasz bez modów, czy nie wiem co, bo tak, czy chciałeś po prostu zobaczyć, jak ta gra wygląda bez modów, czy w ogóle tej gry nie masz i chciałeś zobaczyć, jak to wygląda bez modów, bo z tego co widzę, to chyba wszyscy tacy gracze, którzy wrzucają coś na YouTube'a, to chyba wszyscy modują sobie tą grę, no bo
szczerze powiedziawszy, bez modów to jest tak, mówię, z jednej strony słabo, a z drugiej strony, a tu będzie szybciej, przejedziemy. Właściwie powinienem prawym pasem tym jechać, tak? Ja naprawdę uważam, że granie bez modów jest spoko, można grać bez modów, tym bardziej jak się ma DLC Skandynawia, no to naprawdę, do Skandynawii nie trzeba żadnych modyfikacji i to chyba niektórzy się ze mną zgodzą, że Skandynawia jest tak wykokszonym terenem, że kurczę, powiem wam, 14 to na robór się rozpędza, naprawdę, dawno nie jeździłem MP3-ką. Nasz Actros typowo growy. Dzisiaj się przejechałem właśnie tutaj na profilu DAF-em 105. I właśnie też do chłopaków tam powiedziałem, że no kurde, jak się jeździło DAF-em 105 50 kedy i wsiada się, oczywiście w cudzysłowie, wsiada się do takiego growego DAF-a, to kurde, bieda trochę jest. Jednak 50 kedy ma tego DAF-a odspicowane nieźle. No, a tak wracając do modyfikacji, to promoc dalej będzie nas zaskakiwał. Z tego, co tak podsłuchuję tu i tam, to nasz Poland Rebuilding się rozbudowuje jeszcze bardziej. Podobno będzie całe Trójmiasto przebudowane. Nie wiem, czy już w tej wersji wyjdzie wejherowo. Mam nadzieję, że wyjdzie. Już chociaż, żeby tylko ten znak wejherowo tam był. To już by było dla mnie coś. Wiem, że większość z was czeka na rozbudowę tych południowych terenów. Ale szczerze powiedziawszy, ten dół jest i tak fajnie zrobiony tam. Ten Sanok bardzo fajnie jest zrobiony, przecież super się tam jeździ. Ogólnie w Poland Rebuilding. Ja zawsze będę mówił, że to jest Poland Rebuilding, żeby było wiadomo, że ja mówię typowo o rozbudowanej Polsce naszej. Poland Rebuilding to jest po prostu moc, no. To... Każdy chyba przyzna mi rację, że Poland Rebuilding to jest jednak mapa wykokszona. Super się po niej jeździ. Bo bez Polanda, no sorry, ale ta mapka nasza Polski jest troszeczkę za mała. Możemy sobie nawet tak wyjść z samochodu i zobaczyć, jak to typowo SCS-owskie wszystkie modele jeżdżą. Nie ma żadnych autobusów, żadnego ruchu AI. Iveco Stralis, proszę bardzo. O! I my jedziemy. To Iveco Stralis to jest chyba samochód, którym ja najmniej jeździłem w grze. Kilka, może kilkanaście razy, ale naprawdę to jest... Jak widziałem VS-ki, które się otwierały, czy które tam były chwilę na rynku i nie jestem w stanie teraz powiedzieć, które VS-ki. Ale pamiętam, że był taki okres, że jak tak patrzałem na te VS-ki, gdzie tam łebki zakładali i zaczynali jeździć z Stralisami, no to był taki szacun, mówię, kurde, no na Stralisach zaczynają. I Stralis, potem no Highway to już tam wyższa półka, ale już samo to, że zaczynali na takich Stralisach, na najsłabszych premiumkach, no to się chwaliło. Ja absolutnie nie krytykuję tych VS-ek, które zaczynają na nowych wozach, bo oczywiście tak jak w realu, tak, to nie jest tak, że prywaciarz sobie kupuje jakiegoś tam grata sprzed 20 lat, chociaż chyba się tacy też zdarzają, ale dzisiaj są popularne leasingi albo jakieś używane 2-3-letnie auta się kupuje, no normalne, wszystko idzie do przodu, ale i tak no te zaczynanie firmy wirtualnej na
na najsłabszych modelach, najtańszych, czyli Iveco Stralis, tak, jak, tak samo jak premiumka. No, czy nawet Scania ta 300, 360 koni bodajże, tak? No to jest dla mnie coś. Dla mnie, mnie się to podoba i oczywiście drugą rzeczą jest, żeby to było fajnie zaplanowane, a nie, że przez 2 tygodnie jeździmy Stralisami, a po 2 tygodniach wszyscy jeżdżą DAF-ami Euro 6 i Volvo FH16. No to... Zapomniałem, że jeżdżę na automacie, tutaj sobie wstecznie chciałem wrócić. Nie wiem, czy wy też tak macie, że jak jeździcie cały czas na manualu, a potem jak przyłączycie sobie na automata, to wciskacie sprzęgło przy wrzucaniu, powiedzmy, jak wstecznie się chce wrzucić, czy do przodu, nie wiem, to jakoś tak... To jakoś tak z automatu idzie. No dobra, przejechaliśmy. Filmik 20 minut, zobaczymy. 252 km, 3505 euro. Nie kupuję ciężarówki. Zobaczymy jeszcze jakiś krótki kursik. Taki naprawdę krótki, żeby... Warszawa-Lublin. 136... Scania nie chcę. O, jest Iveco Stralis. Przejedziemy się Iveco Stralisem jeszcze. Żeby nie było, że mówiłem o tym Iveco, a się nim nie przejechałem. Tylko sobie standardowo ustawię fotel. Kurczę. Trochę lipnie. Coś mi się tu włącza, jak F4 przyciskam. Czemu? Zapór mi się włącza. F4. Dobra, słuchajcie, przejedziemy się tym Iveco Stralisem. Też w automacie oczywiście. Będziemy ciągnęli 2 traktory. To jest chyba najsłabsza wersja. Chyba. Zaraz zobaczymy, jaki to jest. 360 koni. Nie wiem, czy to jest najsłabszy. Ale to auto coś w sobie ma. No coś to w sobie ma. Zapalimy światełka. I ruszamy. Silnik mi się w tym aucie podoba. Znaczy dźwięk silnika jest całkiem spoko. To, co mi trochę przeszkadza, to te przegródki na oknach. I Iveco to jest chyba jedyne auto, którego nie mam tak ogarnięte w wąskich przejazdach, żeby się nim wszędzie mieścić. To już też chyba w jakimś filmiku wam mówiłem. W jakimś filmiku tam jechałem sobie z Stralisem. Także tego na pewno nie miałem ogarnięte. Nie mam do dzisiaj. Ten komputer on ma taki inny niż wszystkie, bo jest niebieski. Nie wiem, czy któreś auto ma taki jakiś kolor. Ja po prostu nie przykładam uwagi do niektórych rzeczy, także nie dziwcie mi się, że ja czasami palnę coś głupiego, jak tam na przykład gadam, że chyba żadne auto czegoś tam nie ma, a później się okaże, że ma. Ja po prostu tak mam, że do niektórych rzeczy nie przykładam uwagi i... No i nic z tym się nie zrobi po prostu. Już tak mam i tyle. Ale dźwięk silnika jest tutaj kozacki. Fajny jest, mnie się podoba. Tak samo jak Renówka. Renówka też ma fajny dźwięk silnika moim zdaniem. Tak dzisiaj rozmawiałem sobie z kumplem, że Magnumka to jest jednak, że to RHT jest bardzo fajne. RTA ma to bardzo fajnie zrobione. Oczywiście czekamy, miejmy nadzieję, że się doczekamy niebawem, że SCS wypuści Magnumkę. Tfu, Magnumkę, RHT. Bo tam się już ogłaszali, a jakoś nie mogą tego zrobić. No ale dobra, wracając do tej rozmowy. Tak rozmawialiśmy, że RHT jest właśnie tak wykokszona, fajnie przez to RTA zrobiona. Trochę tam ten interior jest taki z tyłka wzięty w niektórych miejscach. Ale jednak Magnumka to jest potęga, to jest moc, nie? To jest jednak takie auto... Nie wiem dlaczego, może tylko niektórzy mają sentyment. Ale ja mam też sentyment właśnie do tych starszych modeli. Takie jak Magnum, Premium. Mówię, ta RHT jest naprawdę fajna. Fajnie się nią jeździ, jest fajnie dopracowana.
ale Magnum ma w sobie to coś, tak jak ja to mówię, jeździ się takim wieżowcem praktycznie. Kurde, spalanie ma zarąbiste. Się rozpędza na 9, tam 72 średnia. Grubo. No jedyne auto, do którego się tak nie mogę w 100% przekonać, no oczywiście oprócz Iveca, bo tym bardzo mało jeździłem, no to jest MAN. Chociaż tą Euro 6 już mi się fajnie jeździło. Ale no nie wiem, jakoś tak tego MANa nie mogę przełknąć, no już jest spoko, tam pojeździłem i u Majkowskiego i nie pamiętam w jakiej jeszcze firmie tam jeździłem MANem. No ale on mi jakoś tak nie pasuje, no. Z zewnątrz ok, jest fajny, ale ten środek to tak. Jedno trzeba powiedzieć, że granie bez modów jest fajne pod tym względem, że naprawdę nie ma żadnych lagów. Tam czasami się jakieś tam takie laczki, że tak powiem, laczki zdarzą, ale to jest naprawdę sporadycznie, ale no, jednak goła gra to jest goła gra, no to można sobie naprawdę poszaleć. Nawet na bardzo słabych sprzętach, bo ja grałem naprawdę swego czasu na takim laptopie, który miałem ustawienia średnie, te ogólne ustawione. A potem wszedłem w te zaawansowane i tam miałem pościągane dużo rzeczy, także nie pamiętam już, które się tam ustawienia robiło, żeby chociaż te napisy były wyraźne na znakach czy coś, ale... O, zobaczymy hamulec. Silnikowy, dosyć fajnie też działa. Tak się jeszcze zamierzam, żeby sobie wziąć to DLC do Scania. Bo tak w odcinku jakimś hejtowałem. Tam w jednym z ostatnich odcinków coś tam pogadałem o tym DLC. A tak na dobrą sprawę ja tego nie miałem. No ja tylko widziałem na filmiku SCS-owskim, co tam można sobie dodać. No i się nasłuchałem trochę na forach, na tym spikach. Właśnie o tym DLC, że to takie owakie, a tak potem przemyślałem sprawę i tak zacząłem gadać o czymś, o czym tak na dobrą sprawę nie mam zbytnio pojęcia, bo tego DLC nie mam. Także na pewno też sobie to przetestuję. Kupię to chociażby z tego powodu, żeby standardowo wspomóc trochę SCS. Tak samo jak się kupuje, już też o tym kiedyś mówiłem, malowania, no. W malowaniach to się tam rzadko jeździ, w tych paint jobach kupionych bardziej powiedziawszy. Ale no, większość ludzi kupuje z tego samego powodu, jak tak rozmawiam z tymi, co kupują właśnie te wszystkie tam dodatki, które SCS wypuszcza, no, tylko po to, żeby właśnie ich wspomóc, no, jak wiemy. Kto może, to wspomaga. No. Jakby nie było, mamy dużo rzeczy od nich za darmo. Ja nie gram tak w gry oczywiście, dużo w różne inne gry, także nie mogę się wypowiadać na temat innych gier. I nie znam gry, która by była, bo ETS nie wiem ile już ma lat, ale cały czas jest upgrade'owany, cały czas coś dochodzi, cały czas jakieś plany są. No, dlatego mówię, no... Z jednej strony jest to fajne, z jednej strony jest to uciążliwe, bo jak człowiek tak wszystkie mapy, po sobie wszystkie mody poukłada, poustawia to wszystko i wychodzi patch, no to kij człowieka strzela, krew zalewa, ma ochotę wziąć to wszystko, rzucić w kibini matry, jak to się mówi, kurde, i
olać to wszystko i jeździć na starym patchu, a po dwóch dniach, kurde, ale tamten patch ma to, a to... No i jednak się upgrade'uje tą grę na Steamie, żeby był nowy patch i ta mapa nie działa, a tą mapę trzeba pobrać od nowa. No ale z drugiej strony, kurde blade, to fajnie, że cały czas ją update'ują tą grę, no bo kurczę... No mówię, to już jest taki temat wody, już to też chyba z... Tyle, ile mam filmów, to tyle już mówiłem, to że z każdym patchem coś dochodzi. To jakiś ruch uliczny, pamiętam jak ten ruch uliczny wyszedł. Kurde blade, to był szał. Te samochody, które nas puszczały. Teraz coś tam aż tak nie działa jak kiedyś. Ale to też tam gdzieś podsłuchałem chyba... Wydaje mi się u Mariuszka nagrywał z kimś film. Chyba z wolnym kanałem, nie chcę tu skłamać, ale właśnie też było coś o właśnie tym ruchu AI, że tak czasami puszcza, czasami nie i to tam jakaś, coś tam mówili, że jakaś wypadkowa tych, że czasami cię puszczą, czasami nie, to jest tak jakoś ustawione, że, bo faktycznie czasami nie puszczają, a czasami się zdarza, że tylko się włączy kierunkowskaz, oczywiście w odpowiedniej, jak jest odpowiednio daleko samochód, bo wydaje mi się, że kiedyś było tak, że się kierunkowskaz włączyło, jak ten update był i praktycznie samochód od razu cię puszczał. Nie wiem, mogę się mylić. Mówię, ja na niektóre rzeczy nie zwracam uwagi. Dopiero potem, jak coś tam gdzieś zaczynam myśleć, gadać, to to wszystko analizuję na bieżąco, może dlatego to mi tak słabo idzie. No ale jeżeli chodzi o update gry, no to faktycznie, no... Jest rzeźnia, i teraz jeszcze czekamy oczywiście na tą Hiszpanię, żeby tam poszli dalej na Hiszpanię. Niech idą chłopaki i dojdzie do tego, że będziemy mieli taką TSM-kę połączoną z Polandem i z Rusmapą, czyli Promot. SCS-owskie mapy, gdzie ty tu zasuwasz 70 parę na godzinę po mieście, gościu? Jeżeli SCS się rozbuduje dalej, w stronę Hiszpanii pójdzie, nieważne czy SCS czy Promot, no to taki kurs z Rosji, z góry Rosji na Hiszpanię, to może być coś. Bo tak jak już mówiłem w filmie którymś moim, znaczy moje zdanie ogólnie to jest, nieważne, czy to mówiłem w filmie, czy nie w filmie. No to TSM-ka dla mnie to jest taka mapa... Oczywiście fajna, szacun dla ludzi, którzy wkładają w nią tam czas, serce i wszystko, ale... Ja to porównuję tak... do oceniania American Truck Simulatora przez kogoś, kto jeździ cały czas na... w ETS-ie, no. Ja już sam po sobie widzę, że zacząłem tak na początku tego ATS-a, może nie hejtować, ale że nie podobał mi się. Szczerze powiedziawszy, mała mapa, szybko idzie to wszystko poodkrywać, szybko się nudzi. Teraz jak wyszedł ten dodatek, zabijcie mnie, ale ja nigdy nie wiem, co wyszło. Chyba Arizona. To powiem wam, że naprawdę zmieniłem zdanie o ATS-ie. Zaczynam zmieniać to zdanie, bo naprawdę coraz ciekawsze tereny, no chociażby ten Wielki Kanion, no to jest moim zdaniem przekozacko zrobione. No po prostu, no i to tak sobie mówię, takie porównywanie, jeżeli ktoś jeździ na mapie Promoda i Rusmapie, no to tak mi się wydaje, no. TSM-ka to tak sobie, no. Kiedyś pobrałem TSM-kę, na niej jeździłem jak wariat chwilę, bo można było kilometrów natrzaskać, ale jednak wolę taki zestaw map, Promot, Rusmapa. Ja preferuję taki zestaw niż TSM-kę i nie wiem, czy ona nawet działa z Promodem. Chyba nie działa z Promodem. No w każdym razie mój zestaw to jest, dobrze wiecie, już mówiłem chyba 3 razy jaki. Ale właśnie to jest takie porównywanie, nie można tego tak porównywać. ETS-a do ATS-a,
promoda do TSM-ki, no bo dla mnie RUS mapa jest lepiej zrobiona niż TSM-ka. Nie wiem, czy oni jeszcze w ogóle update'ują tą TSM-kę, czy nie. Możecie pod filmikiem napisać. Zobaczymy jeszcze, jak to iweczko się... Muszę zrobić jakiś ten... Szukałem dzisiaj, muszę zrobić zdjęcie bez znacznika. Dobra, wyłączymy sobie to. Zrobimy sobie, albo wyjdziemy sobie w menedżera zdjęć. I zrobimy sobie takie zdjątko ładne jakieś. Tak będzie chyba dobrze. Troszeczkę tu zmniejszymy, żeby tak tam z tyłu było widać takie. Dobra. Teraz tylko zaparkujemy. Trochę pogadałem, trochę pościemniałem. Także nie będę wam już na razie pisał na fanpage'u, kiedy, co planuję, bo moje plany naprawdę teraz będą okrajane, jeżeli chodzi o ETS-a, tak jak już od miesiąca praktycznie są. Przestój na kanale był dość duży. Jeszcze się zdarzy jakiś przestój. Nie wiem jak, nie wiem ile. Ale dzięki za wytrwałość tym wszystkim, którzy cały czas ze mną są, że tak powiem. Kolejne 135 km, 2400 euro. Nie, to... Także jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, jeszcze raz Waxon. Mam nadzieję, że ci się spodobał odcinek. Pozdrawiam oczywiście ciebie i wszystkich widzów. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Może macie jakieś propozycje na jakieś filmiki, wiecie. Napiszecie mi, ja sobie to gdzieś tam zapamiętam, zapiszę i może kiedyś coś gdzieś jakoś. W każdym razie dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się, hej.